wiecie, że jestem wespowa. Od kilku sezonów jeżdżę na jednośladzie i uważam, że to jest najlepszy środek transportu do miasta i często z samochodu przeskakuję właśnie na wespę. Ponieważ zaczyna się nowy sezon, trzeba rozpocząć ten sezon. A gdzie go najlepiej rozpocząć? No właśnie we Włoszech. Włochy, Toskania, Pisa, Pontedera, co by na to? No dobrze, to zaczynamy, słuchajcie. Rozpoczynam ten sezon właśnie tutaj, a zaczynamy od spotkania w muzeum. Zobaczcie, jaką piękną historię ma ten niewielki pojazd, który jest najpopularniejszym skuterem na świecie. Zapraszam. Wespy w Pontederze, w Piaggio, tak naprawdę. Mhm. No i możesz zasmakować, doświadczyć tego, co my nazywamy światem wespy, czyli La Dolce Vita. Mamy tutaj tak naprawdę przepiękną kolekcję, jeżeli chodzi o wespę, z każdej tak naprawdę epoki, z całej historii. Mamy tutaj modele specjalne, mamy tutaj modele historyczne, mamy tutaj modele nowoczesne, mamy tutaj artystyczne wykonania wespy przez artystów, którzy mieli jakąś swoją wizję na wespę, więc jest tego tutaj naprawdę dużo i mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. No słuchajcie, gdzieś trzeba tę historię zacząć, a zanim ruszymy w trasę po tych pięknych, wąskich drogach Toskanii, pierwsze wespy były malutkie, te dzisiejsze są już troszeczkę większe, są też inne pomieszczenia w muzeum, więc jak już będziecie na miejscu w Pontederze, to koniecznie zajrzyjcie do muzeum, bo tutaj jest cała historia, przecież nie ma teraźniejszości i przyszłości bez historii, prawda? Tak, oczywiście, a ta historia jest bardzo bogata, bo nie tylko mamy tutaj modele historyczne, ale na przykład tak jak teraz spojrzysz za siebie, mamy modele, które są specjalne, na przykład startowały w różnego rodzaju rajdach, wyścigach, ludzie przemierzali nimi świat. Mhm. Są osoby, które jeżdżą na wespach dosłownie po całym świecie i podróżują i naprawdę można to zobaczyć tutaj, bo te modele, którymi podróżowali, są tutaj wystawione. To są modele ze specjalnych, prywatnych kolekcji, które teraz stanowią część eksponatów muzeum. A na jednej z nich podpisał się sam Salvador Dali. Tak. No dobra, no to jeśli mówimy już o Dali, to może pojedźmy na jakąś wycieczkę. W dal. Tak, teraz pojedziemy w dal, bo zabieram Cię, żebyśmy mogli zasmakować Toskanię. Mhm. To najpierw cappuccino, a później odpoczynek na tym pięknym słońcu. No to cappuccino już mamy, ale przyznajmy się, jadłyśmy już pyszne sery. Ja podjadałam z Twojego talerza. Wszystko mi zjadłaś. Właśnie, wędliny. Wszystko było przepyszne. A przede wszystkim tu jest taki klimat, że macie ochotę się zatrzymać na dłużej. Hmm? Dokładnie. Ja się czuję jak w filmie i mam nadzieję, że w tym filmie jeszcze trochę zostanę. Jedz, módl się i kochaj. To co? Na zdrówko. Frutti.
Toskanii i udało nam się dojechać do Pizy. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Właściwie nie potrzeba żadnych słów, żeby opisać to miejsce. A ja dzisiaj sprawdzam, czy faktycznie wyspą można w Toskanii dojechać wszędzie. Mi się wydaje, że tak. Towarzystwo kapitalne, pogoda, sami widzicie jaka. No rewelacja. Nic, tylko korzystać.